Drodzy łukowianie, widzowie telewizji Master, nazywam się Piotrek Bukartyk, syn Romana i Janiny. Pozdrawiam was wszystkich i zapraszam na mój koncert, mój i grupy Ayagore. Czuję się jak ryba w wełnie, nie rozumiem nic, prawda? Skrzyżowanie cieków wodnych, aż się wełnie kręci od niej. Nie wiadomo dokąd płynę, gdzieś tam przecież mam rodzinę. Pewnie właśnie tak się miewam, wienia ujednotniewa. Kiedy pytam, palą głupa, ogoń ten i tamten szczupak. Gdyby chociaż zaśpiewali, byłoby jak w Ukajali. W górze niebo pełne gwiazd, na haczykach wybór ciast. Myśli rybka, co mi szkodzi, nie żal życia w mętnej wodzie. Słona robi się od łez, a tam dalej czy to ląd, armat huk, prąd swąd. Chciałby człowiek złapać tchu i pewnie w kartle za schową. Kiedy głos usłyszał swój ruski wojenny karabin, idź na chuj. Gram z dobrymi muzykami. Jeżeli oni chcą ze mną zagrać, to znaczy, że im się coś tam podoba, te proste formy, które ja układam. Dzięki ich wysiłkowi one mogą się wydawać, na ogół tak jest, wydają się atrakcyjne odbiorcom, ale to już zasługa muzyków. Ja jestem układaczem melodii, a nie kompozytorem i układaczem tekstów, a nie poetą. Nie jestem też wokalistą, tylko po prostu rozdziewam potem paszczę i wylatują ze mnie te moje twory, bo ja nie śpiewam coverów, nie dałbym rady. No tak, no to takie jest radosne, beztroskie, strasznie dużo gadam, wygłupiam się, mówię co mi ślina na język przyniesie. Rzeczywiście jest w tym trochę jakiegoś takiego kabaretu, jest w tym dużo autoironii, sarkazmu i komentarza do spraw bieżących, bo te piosenki, nie wiem z jakiego powodu dzieje się tak, ale jak na przykład śpiewam piosenkę o Karle Ogrodowym, który gdzieś tam w wyobraźni mi się pojawił, to większość ludzi z radością wita tę postać i twierdzą, że to na pewno było o jednym takim facecie z Warszawy, niewysokim, albo, no nie wiem. Ale skoro tak jest, no już trudno, przecież nie mogę państwu narzucać formy odbioru tego, co piszę. Nie, żebym nie chciał cię znać, albo że kładę się spać, no to mów, co takiego stało się. Wyobraźni mi brak, by nagle uznać za fakt, że od tak przypomniałaś sobie mnie. Co do mnie tam jestem sam i nawet nieźle się mam. Wiesz lub nie, poradziłem sobie z tym. Już chyba wiem, niczego nie mam za złe. Za chwilę obchodzę ostatnie z piątką z przodu urodziny, w związku z tym nie mam już wewnętrznego parcia na to, żeby starać się, żeby dorównać karierą Roxanie Węgiel, obojętnie kto to jest, bo nie wiem, ale znam takie mi nazwisko i wiem, że na pewno są takie radia, których znowu ja nie słucham i że tamta osoba jest bardzo popularna. Ja mam swoje opowieści. Czegoś tam się w życiu dowiedziałem i od ludzi mądrzejszych od siebie i starszych i teraz przyłożyłem to i przekładam na bieżąco na swój własny język i opowiadam no właśnie, w takich miejscach jak to dzisiaj u was.
17 rok już mija, odkąd się spotykam raz w tygodniu z redaktorem Wojciechem Manem, z czego jestem bardzo dumny, bo wcześniej wychowałem się na radiu, w którym występował, a którego, nad czym ubolewam, już nazwy nawet nie wymieniam, bo jeszcze ktoś pomyślałby, że dalej tam chodzimy, a dziś to już wstyd. Mamy swoje miejsca, stworzyliśmy je sami. W rzeczywistości już też nie do końca mojej, bo internetowej. A ja mimo wszystko żyję na pograniczu tego starszego i tego nowego świata i rzeczywiście jesteśmy w tej przestrzeni internetowej, z tym, że to nas wyróżnia, że robimy dokładnie to, co robiliśmy kiedyś na falach takiego normalnego eteru. Z tym, że tu jesteśmy wolni. Może nam skoczyć każda z krajowych rad reprezentowana przez różnych buców, których zaszczyciłbym, gdybym przypomniał ich nazwiska, które mam nadzieję jak najszybciej zostaną zapomniane. Coś letnego w ludziach siedzi, więc się nie licz, że kwina w przestrzeń wypuszczona wraca do nas. A jeśli dobrze się z tym czujesz, pożałujesz i też się kiedyś nie pozbiera. Jak on też.